Dlaczego 11 listopada świętujemy odzyskanie niepodległości przez Polskę? A skąd miałem to wiedzieć? Co by tu napisać? Pani od historii jakieś trudne zadania zadaje. Odzyskanie niepodległości przez Polskę? Ona w ogóle określiła, gdzie to może być? O, tu jakby. Co tu napisałem? Utraciła ziemię na rzecz. A co to za gryzmoły? Może w książce coś znajdę? Mam. Tyle czytania, może sam coś lepiej wymyślę. Niepodległość, Polska, listopad. Zaraz pomyślę. Tadeusz Kościuszko. Do walki pod jego przywództwem stanęli też chłopi. Kosynierzy?
O, coś jednak pamiętasz. Kostymierze, spójrz. Lecz do wolności była jeszcze długa droga.
Surowa zima rosyjska pokonała wojsko francuskie. Rozwijały się nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości dzięki Napoleonowi. Ale mimo to walczyli dalej. W listopadzie 1830 roku wybuchło powstanie przeciwko Rosji. Czy pamiętasz, jak się nazywało? Listopadowe. Bardzo dobrze. Trwało ono przez 10 miesięcy, pochłaniając wiele ofiar. Chociaż Polacy dowiedli swej odwagi, walka zakończyła się klęską. Z Polski musieli wyjechać Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin i wielu innych. W kraju zapanował smutek. Powstanie styczniowe trwało ponad półtora roku i było największym z powstań narodowych. Mimo to i ono zakończyło się klęską.
członkowskich wybrał nas w państwie. O wojnę powszechną, na wolność ludów, prosimy Cię, Panie. O broń i orły narodowe, prosimy Cię, Panie. O śmierć szczęśliwą na polu bitwy, prosimy Cię, Panie. O grób na kości naszych, w ziemi naszej, prosimy Cię, Panie. O niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej, prosimy Cię, Panie. Pewnie i tym razem zaborców kraj Polaków za udział powstanie. Znowu masywnie przysyłano pieśni i konfiskowano majątki Polaków. Nasilano rusyfikację i germanizację. Czara goryczy przepełniła się, gdy w języku zaborców kazano się modlić i uczyć religii. W obronie swej polskości stanęli wtedy najmłodsi uczniowie, mniej więcej w Twoim wieku. W 1901 roku doszło do głośnego strajku dzieci z Brześkiem. Oj, bardzo ciężko było z niepodległością, ale chyba wreszcie odzyskaliśmy. Tak, ale trzeba było czekać do kolejnego wielkiego wydarzenia historycznego, które rozpoczęło się w 1914 roku. Właśnie wtedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Niestety dla Polaków wydzielonych do wrogich armii rozpoczęła się tragedia. Brat musiał walczyć przeciwko bratu. Show me your hands.
pociąć trochę? Tak, teraz bez trudu poradzę sobie zadanie. Chciałem ci podziękować osobiście. A wiesz już, kim jestem? Ty jesteś Polska. Ta, co nie zginęła. Poczęć sztandarowy wstąp. Baczność do hymnu.